Podczas tegorocznych spotkań z monodramem o Złotą Podkowę Pegaza na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury zobaczyliśmy 16 monodramów. Aktorzy jak co roku zmierzyli się na scenie z problemami nurtującymi ludzi od pokoleń, strachem, odrzuceniem i potrzebą miłości. Jurozy ogólnopolskich spotkań z monodramem docenili ich wysiłek przyznając Grand Prix w kategorii teatrów zawodowych i młodzieżowych. Za najbardziej wiarygodny i przejmujący monodram wśród profesjonalistów uznano nowe cento w wykonaniu. Absolwenta Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki Mateusza Olszewskiego. Z kolei wśród teatrów amatorskich najlepsza okazała się maturzystka ze Świnoujścia Katarzyna Dominiak ze spektaklem z innej gliny. Komisja konkursowa zauważyła też prezentację dwóch suwalczanek z teatru efemerycznego Pauliny Cieraszko i Zofii Mackiewicz. Wręczenie nagród uświetniła występem Jowita Budnik, która zaprezentowała monodram Supermenka.